po ministrze edukacji Romanie Giertychu z Fundamentalistycznej Ligi Polskich Rodzin można pomyśleć, że nic gorszego nas nie może spotkać. Nie może spotkać nas nic gorszego niż minister, który chce ubrać uczniów w mundurki i pozbywać się ze szkół nieprawomyślnych lektur. Ale okazało się, że minister Czarnek na luzie przebija wszystko, co najgorsze minister Giertych mógł wymyślić. Wizja kuratorium ministra Czarnka to jest połączenie kurii i prokuratury, czyli inkwizycja zasadniczo. I tutaj napisaliśmy, jak to może działać. Więc kuratorium w tym modelu ministra Czarnka jest wszechmocne. To znaczy ono decyduje o tym, kto w praktyce jest, a kto nie jest dyrektorem szkół. Przy tej fundamentalistycznej ideologii, która towarzyszy ministrowi Czarnkowi i formacji rządzącej, nie trudno sobie wyobrazić, jak to będzie działało. To znaczy dyrektorami szkół zostaną tylko albo fundamentaliści, albo cyniczni karierowicze, którzy powiedzą wszystko, co ministerstwo każe, którzy będą czytać w myślach ministrowie i próbowali go jeszcze przebić w jego skandalicznych, chociażby homofobicznych wypowiedziach. Więc czeka nas szkoła, w której się zostaje dyrektorem za homofobię, a za troskę o dzieci, bez względu na to, jakiej są orientacji, jakiego są światopoglądu, będzie się tą pracę traciło. Będzie groziło dyrektorom więzienie za przestępstwa, które są pisane bardzo ogólnie, to znaczy będą interpretowane przez ministra, przez prokuraturę ministra Ziobry. I jeszcze będzie taka sytuacja, że każdy rodzic, na przykład taki rodzic zrzeszony w organizacji Ordo Juris, będzie mógł donieść na takiego dyrektora, czyli czeka nas donosicielstwo, możliwe kary więzienia dla dyrektorów, czeka nas fala karierowiczów i fundamentalistów funkcji dyrektorów. I to wszystko podlane tym fundamentalistycznym, takim ortodoksyjnie katolickim sosem, w którym nie ma miejsca, nie ma zupełnie miejsca na inne punkty widzenia, inne światopoglądy. I minister Czarnek pójdzie sobie, miejmy nadzieję bardzo szybko, zrobimy wszystko, żeby do tego doszło, wraz z uczniami, uczennicami, którzy już teraz organizują się przeciwko temu fatalnemu ministrowi, ale ta reforma jest skrajnie niebezpieczna. Bo to, co gada Czarnek, najgorsze nawet głupoty, one są niebezpieczne, szkodliwe i krzywdzą ludzi, ale one znikną razem z ministrem Czarnkiem. A model, w którym to minister i kuratorium ma władzę nad tym, kto jest dyrektorem i może wsadzać dyrektorów do więzienia, to jest coś, co nie może zostać po tej władzy, coś, co koniecznie trzeba powstrzymać. I dlatego, jak Wanda Nowicka mówiła, razem z Akcją Demokracją będziemy naciskać na to, żeby ten najgorszy minister edukacji w historii odszedł.